Witajcie na Wdzięcznym Sercu i w Wielkim Poście od Narzekania. Dajcie znać, jak tam Wam się podobał Wasz spacer wczorajszy z inicjatywy Maćka z Bogiem Ziołka. No ja Wam powiem, że jak widziałam ten piękny śnieg, to słońce, no to jeszcze bardziej zachciało mi się wychodzić i podziwiać Boże stworzenie. A dzisiaj trochę o tym Bożym stworzeniu sobie powiemy, dlatego że to wszystko, co widzieliście na wczorajszym nagraniu Maćka, to wszystko, co Was otacza, świadczy o tym, jak dobry jest Bóg. A najpierw jeszcze ogłoszę pierwsze rozdanie, bo już czas najwyższy. To jest pierwsza książka, która jest do wygrania. Losowanie będzie za 10 dni, czyli nie w ten najbliższy, a w jeszcze następny poniedziałek. Tak planuję właśnie w co drugi poniedziałek przez cały Wielki Post losować kolejnych zwycięzców. Najpierw jest do wygrania książka Dzienniczek Wdzięczności włoskiego autora Mimmo Armiento. Jeżeli chcecie zajrzeć do środka, bo dzisiaj no to dużo Wam nie zdążę pokazać, to jest osobny odcinek z końcówki zeszłego roku właśnie na kanale Wdzięczne Serce, gdzie dokładnie Wam opowiadam. Mówiąc krótko, są tu bardzo inspirujące wpisy autora, plus zawsze jakiś temat przewodni i miejsce do wypisania Twoich powodów do wdzięczności Panu Bogu. Więc bardzo taki praktyczny dzienniczek, który po prostu uczy Ciebie wdzięczności w codzienności. Co trzeba zrobić, żeby go otrzymać? Trzeba wstawić zdjęcie na profil społecznościowy, na Instagram lub na Facebook z napisem własnoręcznym na kartce hashtag Wielki Post od Narzekania. Możesz zrobić zdjęcie samemu napisowi, możesz zrobić sobie zdjęcie z tym napisem i co bardzo ważne, w opisie tego zdjęcia napisz w dosłownie dwóch, trzech zdaniach, dlaczego zdecydowałeś się podjąć wyzwanie i uczestniczysz w Wielkim Poście od Narzekania. Ten Twój post, jak już go wstawisz, to udostępnij mi w jakiś sposób, bym widziała, że to zrobiłeś. Możesz wysłać screena na moją skrzynkę na Facebooku, Instagramie, skrzynkę mailową, możesz udostępnić tego posta. To zadanie ma na celu, żeby ludzie z Twojego otoczenia zobaczyli, że mogą również, tak jak Ty, podjąć takie wyzwanie. To może być dla wielu nowa szansa. A teraz przechodzimy do słowa. Psalm 107, pierwszy werset. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Taką podstawą do praktykowania wdzięczności na co dzień jest właśnie to silne, głębokie przekonanie, że Bóg jest zawsze dobry. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ten sposób o tym myślałeś, że Bóg jest dobry zawsze, w każdej sytuacji i dla każdego. Miałam okazję przez ostatnie lata obserwować różne osoby, które zmagały się z różnymi trudnościami związanymi z pandemią, związanymi z różnymi chorobami. I dla mnie to było niesamowite, dlatego że każda z tych osób, które teraz przywołuję sobie na myśl, nie narzekała. Te osoby nie narzekały właśnie dlatego, że miały w sobie tą głęboką wiarę, że Bóg jest dobry i prędzej czy później ja tego doświadczę. Bóg jest dobry, więc na pewno mnie w tym nie zostawi. Bóg jest dobry, dlatego na pewno ta historia zakończy się happy endem. I rzeczywiście w życiu każdej z tych osób widziałam, jak one przechodziły zwycięsko przez każdą kolejną trudność, którą napotykały na swojej drodze. I miałam też w takim zestawieniu okazję obserwować jedną osobę, która na co dzień żyje w takim przygnębieniu, w zgorzknieniu i właśnie karmi się tym narzekaniem. I widziałam, jak dosłownie na moich oczach odchodzą siły z ciała tej osoby. Jak ona niknie w oczach, jak jest coraz mniej w niej radości, chęci do życia. Narzekanie właśnie wprowadza nas w tą ciemność i im więcej narzekasz, tym bardziej zaczynasz wierzyć w to, że Twoje życie jest złe, że to, co robisz, nie ma sensu. A dzieje się też zupełnie odwrotnie, kiedy zaczynasz dziękować Panu Bogu. Może dzisiaj na ten moment nie widzisz za bardzo powodów do wdzięczności, bo właśnie znajdujesz się w takim trudnym momencie życia jak te osoby. Ale jeżeli zaczniesz dziękować Bogu, zrobisz ten pierwszy krok,
to zobaczysz, jak zaczniesz wierzyć w to, że Bóg jest dobry. Nie daj sobie odebrać tej prawdy o Bogu. Jeżeli tylko zaczynasz w to wątpić, zauważ to od razu w sobie i poproś Boga o to, żeby dał Tobie tą łaskę wiary, żeby przedstawił się Tobie z tej prawdziwej strony. Dlatego, Panie, ja dzisiaj proszę Ciebie o to, żeby każdy z nas przez ten czas Wielkiego Postu mógł poznawać Twój prawdziwy obraz. Niech wszelkie wątpliwości co do Twojej dobroci odejdą i nigdy nie wrócą. Daj nam rozkochać się w Tobie i zachwycać się Twoją dobrocią. O to proszę w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Do zobaczenia już jutro o 6 rano.